Zaczynamy. Przygotowanie samego podłoża. Więc tak, pozbywamy się wszystkiego, co zielone, gdzie nie można by było wjechać, no najlepiej glebogryzarko, ale z tego względu, że tego nie posiadamy. A mamy aerator do trawy z taką funkcją, jak to się mówi, nacinania darni, więc przejadę kilka razy tym aeratorem. No to przynajmniej uda mi się pociąć całą darń, żeby łatwiej było mi wbijać szpadel. Taka jest mniej więcej koncepcja na przygotowanie tego terenu. Wcześniej wiadomo, przekoszone wszystko zostało kosiarką, jak najniższy poziom koszenia, żeby jak najmniej tego towaru zostało. No i co? Następnie będziemy palikować, wyznaczać miejsce, przekopię jeszcze troszeczkę, można powiedzieć, tą darń i tą ziemię, żeby była bardziej spulchniona. No i po kolei będziemy rozciągać sznurek i powolutku wsadzać roślinki do środka. Więc tak to mniej więcej się prezentuje na sam początek. No na razie będziemy przygotowywać grunt. Z tego względu, że sadzimy wiąz jesienią, rozkracamy tylko korzeń, delikatnie obsypujemy, dociskamy i samą gałązkę podciągamy delikatnie do góry. Dopiero wczesną wiosną będziemy skracać, żeby nam się ładnie rozkrzywiło na boki. Tyle w temacie. Dobra, więc tak, wiąz już jest posadzony, zabezpieczony jest agrowłókniną. Zostało tylko praktycznie podlać. No i co, kurczę, do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się, hej, hej. Jak ta roślina się nazywa? Nie wiem. Wiąz z Turkestanu. Powtórzysz? Turkestanu. A, Turkestanu. Tak? Jaku, dasz radę powtórzyć? Wiąz z Turkestanu, tak? No, nieźle ci to wyszło. Zmęczyłeś się? Tak, zmęczyłem się. O, i taka to właśnie robota. Zacinam agrowłókninę, żeby nałożyć to już na wiąz. Wtedy nie będzie problemu z pieleniem. Czego nikt nie lubi, chyba. Więc czemu jedzie ten samochód? Dawaj.